Józefa Piłsudskiego. I ponownie poproszę panią dyrektor Iwonę Wojtecką o charakterystykę projektu. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania dotyczy rejonu Śródmieścia, rejon pomiędzy Aleją Piastów, pomiędzy ulicą Konopnickiej 11 listopada oraz obejmuje również Plac Konstytucji 3 Maja. Jest to rejon Śródmieścia, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zobaczymy to na kolejnej planszy. Obszaru śródmiejskiego, to z prawej strony ten jaśniej zaznaczony obszar. Projekt planu przewidywany oczywiście zachowuje istniejący układ przestrzenny, zachowuje przebieg ulicy Piłsudskiego. Właściwie podyktowany jest z zapisami nowymi, bardziej atrakcyjnymi dla działek gminnych, które się znajdują w centralnej części tak zwanego placu pocztowego, czyli rejon między ulicą Pocztową Piłsudskiego a 11 listopada. Oczywiście ta forma, która pojawi się w nowych zapisach planu zagospodarowania, będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Funkcje chcemy uzupełnić o kolejne umożliwiające inwestorom zakup tej nieruchomości oraz zrealizowanie inwestycji, która będzie cieszyć nas chyba wszystkich jako mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor i ponownie poproszę pana przewodniczącego Mieczysława Karpińskiego o opinię dotyczącą projektu tej uchwały. Bardzo proszę panie przewodniczący. Dziękuję. Komisja zaopiniowała projekt nagłośnie pozytywnie. Chciałbym tutaj podkreślić jeszcze, że jest to bardzo istotny obszar śródmiejski miasta Piły. Obejmuje między innymi Plac Konstytucji 3 Maja, który tutaj też będzie według tego planu jakimś przekształceniom. No i wniosek jest chyba prosty, że te zmiany, które między innymi własnościowe, które tutaj Rada podjęła taką uchwałę kilka miesięcy wcześniej o zgodzie na sprzedaż gruntów, jednak wymuszają chyba jednak pewne przekształcenia w zakresie również przestrzennym i stąd konieczność podjęcia tej uchwały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Ponownie nie dostrzegam zgłoszeń. Możemy w takim razie przystąpić do głosowania projektu. Proszę o jego przygotowanie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Pocztowej i Marszałka Józefa Piłsudskiego? Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że i ten projekt uchwały przyjęty został przez Wysoką Radę jednogłośnie. I ostatni projekt z cyklu przystąpień do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to punkt 13 dzisiejszych obrad. W Państwa materiałach druk numer 276, czyli projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Podchorążych, Kosaka i Rodła. I po raz ostatni proszę panią dyrektor Iwonę Wojtecką o charakterystykę projektu uchwały. Teren przystąpienia znajduje się w rejonie ulicy Kosaka i Podchorążych. Istniejący akwapark, on nie jest na zdjęciu, znajduje się w rogu jakby południowo-wschodnim. Rejon określony w tym przystąpieniu obejmuje jakby trzy wnioski, które zostały rozstrzygnięte przez prezydenta pozytywnie. Jeden wniosek dotyczył zabudowy wielorodzinnej od strony ulicy Podchorążych. Drugi wniosek dotyczył zmiany ustaleń dla zabudowy usługowej, która znajduje się od ulicy Rodła. A trzeci wniosek dotyczył właściwie najważniejszego elementu tej zmiany planu, czyli wprowadzenia nowych inwestycji na terenie obok akwaparku. Taki element był już rozważany kiedyś. Chodzi o to, żeby uatrakcyjnić ten rejon miasta, żeby dla inwestorów ta oferta była bardzo atrakcyjna, a zapisy na tyle elastyczne, żeby pozwoliły zrealizować tam nową zabudowę usługową,
która komponuje się i przestrzennie, i funkcjonalnie z istniejącym akwaparkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, pan Mieczysław Karpiński, proszę uprzejmie. Komisja Gospodarki Miejskiej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Biorąc pod uwagę fakt, że no, tak jak w uzasadnieniu pisze się, jest to kwestia zwiększenia oferty terenów inwestycyjnych, chciałbym tylko jednak zwrócić uwagę, że ta oferta nastąpi kosztem między innymi istniejącego tam obecnie stadionu po dawnej szkole wojskowej. Czyli tutaj nastąpi tego typu przekształcenie. No, jest prawdopodobnie też szansa na uzupełnienie funkcji czy rozbudowy istniejącego akwaparku i uporządkowania terenu wokół niego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę, czy do tego projektu uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie, zabrać głos? Proszę bardzo, pan przewodniczący Janusz Kubiak. Ja mam pytanie, czy w związku z tym projektem, a tak zwanym prostowaniem ulicy Podchorążyk, połączenie z ulicą Filipsa, będzie jeszcze jakaś zmiana i przystąpienie? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, pani dyrektor. Ten projekt planu, to znaczy ta uchwała, ten załącznik graficzny jest określony już w granicach przy uwzględnieniu wyprostowania Podchorążych i lokalizacji skrzyżowania Podchorążych-Kossaka. Zresztą chyba ta inwestycja już jest realizowana. Także. Możemy wrócić do planu obowiązującego, może tą planszę. O, ten narożnik, który jest ścięty, on już uwzględnia to skrzyżowanie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych jeszcze do projektu tej uchwały miałby pytanie? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Pochylski. Pytanie dotyczące tych boisk, które tam powstały niedawno. Czy one tam są, boisko do koszykówki i jest ścianki wspinaczkowe, czy one pozostaną, czy to też jest związane ze zmianą planu zagospodarowania, tego nie będzie, to nie ma tych boisk. Bardzo proszę, pani dyrektor. Na tym. Plan zagospodarowania daje tylko możliwość zagospodarowania. Kwestie własności i kwestie umów są jakby już oddzielnym etapem. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych jeszcze miał pytanie do projektu uchwały? Nie dostrzegam zgłoszeń. Możemy w takim razie przejść do głosowania nad projektem. Szanowni państwo radni, Wysoka Rado, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Podchorążych, Kossaka i Rodła? Uprzejmie proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że i ten projekt uchwały przyjęła Wysoka Rada jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To punkt 14 w państwa materiałach, druk numer 264. To informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Miasta Piły numer 29/360/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Piła. I informację pewnie i charakterystykę informacji przedstawi nam pani dyrektor Julita Modyna. Bardzo proszę. Szanowni państwo, informacja dotyczy wykonania uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami w gminie Piła za ostatnie półrocze ubiegłego roku. W tym okresie prezydent miasta Piły wydał 19 zarządzeń, spośród których 16 zrealizowano w roku ubiegłym, natomiast 3 są w trakcie realizacji i będą zrealizowane w najbliższym półroczu. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę o opinię pana Mieczysława Karpińskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, dotyczące informacji. Bardzo proszę. Proszę państwa, komisja omówiła ten temat i przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko gwoli formalności, to nie projekt uchwały, tylko informacja. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma pytania do złożonej informacji? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu obrad. Punktu 15 to druk 267, czyli informacja prezydenta miasta Piły o zgłoszonych w 2011 roku żądaniach, o których mowa w artykule 36 ust. 1-3 i ust. 5
wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ponownie poproszę panią dyrektor o charakterystykę tej złożonej informacji. Bardzo proszę. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na prezydenta miasta obowiązek informowania na sesji Rady Gminy o żądaniach i decyzjach podjętych właśnie w trybie tej ustawy. Generalnie chodzi o skutki uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wzrosła lub właściwie zmieniła się wartość nieruchomości. Jeżeli chodzi o 2011 rok, to zarówno ani decyzje, ani żądania nie zostały zgłoszone. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ponownie poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej pana Mieczysława Karpińskiego do informacji. Tak jak w poprzednim przypadku komisja zapoznała się z tą informacją, mówiła ją i przyjęła do wiadomości. No fakt jest taki, że miasto nie skorzystało z renty planistycznej, po prostu takiej możliwości nie było. Dziękuję bardzo. Czy do złożonej informacji państwo radni mają pytania? Proszę uprzejmie. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Tym sposobem, proszę państwa, jesteśmy w punkcie 16 dzisiejszych obrad, czyli interpelacje i zapytania. Informuję, że odpowiedzi i złożone interpelacje, które państwo złożyliście pomiędzy sesjami, znajdują się w biuletynie informacji publicznej, są opublikowane na stronach Urzędu Miasta. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zadać pytanie, złożyć interpelację. Nie widzę chętnych. Jest pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Bardzo proszę. Proszę państwa, Wysoka Rado, ja chciałbym złożyć taką interpelację dotyczącą, to jest wniosek na prośbę o interwencję dotyczącą zapewnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku spółdzielczego przy ulicy Matwiejewa 11A. Zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie następującej sprawy. Czy istniejący podział nieruchomości w tym rejonie miasta, brak wydzielonych dróg dojazdowych oraz rażąco mała ilość miejsc postojowych dla zasady osobowe mieszkańców może zostać rozwiązany przy udziale gminy Piła? Chciałbym dodać, że to jest teren, w którym jest dość dużo, no trudno powiedzieć zaniechań, ale po prostu narosły pewne problemy dotyczące spraw własnościowych, dotyczące płynących z tego sposobów urządzenia terenu. No i jeden z tych elementów, o którym tutaj piszę w interpelacji, jest nierozwiązany od dawna, to znaczy od roku oddania obiektu do użytku, od roku 75, ponieważ miejsca parkingowe są na terenie po budowie właściwie, no tak to jest urządzone. Także prosiłem pana prezydenta o odpowiedź tej sprawy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu. Bardzo tylko przypominam o złożeniu tej interpelacji na piśmie i wtedy pan prezydent będzie mógł odpowiedzieć. Czy ktoś z państwa jeszcze ma interpelację? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie, proszę państwa, do kolejnego punktu 17 dzisiejszych obrad, czyli wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, pani radna Wiesława Sztaba, proszę uprzejmie. No, zwracam się w imieniu pracowników obsługi administracji wychowania przedszkolnego szkół podlegających gminie Piła z pytaniem, ponieważ doszły do mnie pisma, prośby, pytania i mam je skompletowane dotyczące wypłaty podwyżek, które do tej pory nie zostały zrealizowane i na tyle informacja jest, że dyrektorki placówek oświatowych dawno przygotowali wszystkie pisma, wszystkie materiały, a pieniążków nie ma i enigmatycznie odpowiedzi idą typu będą. Kiedy będą, ponieważ to pytanie zadano mi celowo na tą sesję, żebym państwa zapytała. To póki co pierwsze pytanie, dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Panie prezydencie, odpowiadamy od razu, czy czekamy na złożenie blokiem? Bardzo proszę. Kolejne pytanie ze strony państwa radnych. Pan radny Zbigniew Pyziak, proszę uprzejmie. Otrzymaliśmy porządek uroczystej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się w niedzielę. I z tego porządku według mnie 6 pierwszych punktów dotyczy uroczystej sesji. Natomiast od 7 punktu do 13 to widzę normalna sesja. W związku z tym się chciałbym zapytać, czy to jest uroczysta sesja, czy normalna sesja. Poza tym, jeżeli jest sprawozdanie przewodniczącego Rady, prezydenta miasta
z okresie między sesjami, czyli od wtorku do niedzieli, czy aż tyle będzie, że trzeba ten punkt tutaj zawierać. Poza tym rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska, czyli tego nie można było zrobić dzisiaj, a trzeba to zrobić na uroczystej sesji, która już z samej nazwy jest uroczystą, a nie roboczą. Stąd proszę o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki, proszę uprzejmie. Panie prezydencie, jest piękne zdjęcie, 13.27 się pokazało, pana i doktora Wiśniewskiego. Pan prezydent poparł hospicjum. Cieszę się bardzo. Proszę przybliżyć tak na wstępie dwa słówka. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych miałby jeszcze pytanie? Nie widzę. O, pan radny Zbigniew Kosmatka, proszę uprzejmie. Znaczy nie tyle pytanie, co nawiązanie do początku dzisiejszych obrad, ustalania programu. Żałuję, że nie ma pana przewodniczącego. Pozwólcie państwo, że zacytuję bez komentarza i nie będę oczekiwał odpowiedzi. Kilka zdań z obowiązującego do tej pory i do momentu uchwalenia nowej uchwały o nadawaniu godności regulaminu. Otóż w tym regulaminie uchwalonym 27 stycznia 1998 roku mówi się w sposób następujący. Wniosek składa się najpóźniej w terminie miesiąca przed sesją, na której ma być rozpatrywany. Dalej, w paragrafie drugim, przed przedłożeniem wniosku sesji Rady Miejskiej, przewodniczący Rady kieruje go celem zaopiniowania do właściwej dla spraw społecznych komisji oraz do zarządu miejskiego, czytaj obecnie prezydenta. I w paragrafie trzecim, po uzyskaniu wymienionych w paragrafie drugim opinii, przewodniczący Rady Miejskiej kieruje wniosek pod obrady sesyjne. I zastanawiam się, czy procedura, jaka została przyjęta na początku dzisiejszej sesji, była właściwa. I pozostawiam to po prostu do rozważenia. Dziękuję bardzo. Czy kolejne pytanie w tym punkcie? Nie widzę dalszych zgłoszeń. W takim razie bardzo proszę pana prezydenta o odpowiedzi na postawione pytania. Pan prezydent Krzysztof Szewc, proszę o przyjęcie. Jeżeli można, pani radna, w odpowiedzi na pani interpelację, właściwie takie zapytanie, czy zostaną wypłacone podwyżki dla pracowników administracji w przedszkolach? Po raz kolejny odpowiadam, że oczywiście tak. W przedszkolach i szkołach oczywiście, że tak, zostaną wypłacone. Nie wiem, skąd się bierze pani sformułowanie, że nie ma pieniążków. Sama pani uchwalała budżet w tym zakresie, więc te pieniądze są. Tak, takiego sformułowania pani użyła, że nie ma pieniążków. Mam to zapisane. Otóż te pieniądze są. W momencie prawidłowego podzielenia i akceptacji przez wszystkich dyrektorów placówek te pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Pan prezydent Piotrkowski, proszę bardzo. Drugie i chyba ostatnie, bo następne związane z programem sesji, tutaj rozumiem do prezydium. Hospicjum, faktycznie nawiązaliśmy jakiś czas temu z panem doktorem rozmowy na temat wsparcia przez miasto, przez gminę tej bardzo chyba ważnej dla wielu osób inicjatywy. I dzisiaj poinformowałem o naszym stanowisku, to znaczy, że chcemy przeprowadzić po pierwsze zmianę w planie zagospodarowania. Jest teren dedykowany od wielu lat na Koszycach dla osób starszych. Tam po prostu zabrakło takiego zapisu, który umożliwiłby zlokalizowanie tego typu obiektów. Chodzi o kubaturę, o sprawy, bym powiedział, takie czysto techniczne. I to będzie państwu przedstawione do procedowania w miesiącu marcu. A po uchwaleniu tej zmiany mamy informację taką, że
jest możliwość, by Rada podjęła decyzję o bezprzetargowym przekazaniu takiego gruntu i również by udzieliła bonifikaty. Jak duża? Państwo będziecie decydować o wszystkich tych proceduralnych sprawach po zmianie planu. Dzisiaj jest za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Wydaje mi się, że zarówno osoba doktora Wiśniewskiego, jak i towarzystwo, wieloletnia praca tych wszystkich osób nie budzą żadnych kontrowersji i w związku z tym też taka nasza decyzja na tym etapie. Kolejne działania będą należały do państwa. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jest z nami pan przewodniczący Rafał Zdzierela, który był inicjatorem zwołania uroczystej sesji. W związku z tym, panie przewodniczący, poproszę na odpowiedź pana radnego Zbigniewa Pyziaka dotyczące zwołania uroczystej sesji. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo za swoją nieobecność. Czy mógłbym poprosić o powtórzenie pytania? Czy pan radny zechciałby powtórzyć pytanie skierowane? Znaliśmy porządek uroczystej sesji Rady Miasta, która ma odbyć się w niedzielę o 12:30 w Pilskim Domu Kultury. Pierwsze 6 punktów to jest według mnie uroczysta sesja, bo od przynajmniej 20 lat taki porządek ona miała. Natomiast pozostałe punkty są punktami sesji roboczej. W związku z czym pytam się, czy te punkty nie można było zrealizować dzisiaj, skoro między dzisiejszym dniem a niedzielą jest raptem 4 dni. To tyle. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.